zacznę od tego, że bardzo ubolewam, że nie mogę, wypowiadając się, patrzeć na panią poseł, bo zawsze robię to z przyjemnością, ale odniosę się do tego, co pani poseł powiedziała. Po pierwsze, co to jest za od tego, żeby zajmować się kryzysem i pandemią. Z bardzo, bardzo dziękuję. Otóż tego, żeby się zajmować, od tego, żeby się zajmować kryzysem i pandemią, jest rząd. Natomiast rozumiem, że panowie zbierają się po to, aby zaradzić problemowi, który robią osoby spoza tego grona. Bo taka jest prawda. Pani poseł? To znaczy, ja naprawdę, przepraszam, że ja się tutaj śmieję, ale jak ja słyszę, że naprawdę u progu trzeciej fali, pani ładny uśmiech, w środku głęboku, panie radny, ale ja, panie radny, ja bym bardzo prosiła, żeby pan jednak w kolejnych wypowiedziach odnosił się polemicznie czy nie polemicznie. Ma pan ochotę się ze mną pokłócić? Świetnie. Ma pan ochotę się ze mną zgodzić? Tym lepiej. No ale naprawdę, ten program nie jest o moim uśmiechu i o tym, czy pan lubi, czy pan nie lubi na mnie patrzeć, tylko rozmawiamy o sprawach zasadniczych. Mianowicie rozmawiamy o sprawie. Ja bym chciała wrócić do Róbmy to nieagresywnie. Róbmy to nieagresywnie. Dobrze. Róbmy to nieagresywnie. Panie radny, róbmy to merytorycznie przede wszystkim. Kiedy panie radny, ja ale słyszę, gdyby, że przyjdzie Jarosław... naprzeciwko pana usiadł mężczyzna, na przykład Zbigniew Ziobro, albo Jarosław Kaczyński, też by pan powiedział, że ma ładny uśmiech, albo że lubi pan na niego patrzeć. No więc dlatego pani poseł się denerwuje, więc proszę to zrozumieć. Bardzo proszę, pani poseł. Ja rozumiem, ale jeżeli pani poseł mówi, że się śmieje z tego, co ja mówię, jeżeli pani poseł mówi, że śmieje z tego, co mówię, to próbuję się w związku z tym do tego w jakiś sposób odnieść. I nie chciałem być niesympatyczny, broń Boże. A co do już nie będę się wypowiadał na temat uśmiechu. Znakomicie. Znakomita decyzja. Naprawdę serdecznie gratuluję tej decyzji. Dlaczego się śmieję? Śmieję się dlatego, że słyszę, że oto w przyszłym tygodniu, w samym środku kryzysu, w samym środku pandemii, przyjdzie Jarosław Gowin do Jarosława Kaczyńskiego i być może go o coś zapyta, ale nie wiemy, o co go zapyta. Wszyscy mamy obgryzać paznokcie, szykować popcorn na kolejny odcinek serialu pod tytułem Nieporozumienie w porozumieniu. No to jest zabawne, ale jednocześnie oczywiście jest bardzo, bardzo smutne.